Siemanko, Sylwester Sylwan Gutowski i nie wiem, czy mi się mikrofon nagrywa. Także ja to za chwilkę sprawdzę, słuchajcie. Tym razem horrorek znowu ponownie w tym samym tygodniu. No niestety problemy techniczne do tego mnie zmusiły, także nagram dla was jeszcze jeden odcinek horrorku w tym tygodniu, także będzie ciekawie w jajkach zająca dużo horrorku i będzie, mam nadzieję, że mikrofon słuchać. Także ja wracam za sekundę, widzicie te drzwi, no tak skończyliśmy. Wracam za sekundę i zaraz będę z powrotem, tylko sprawdzę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, słychać mnie wyraźnie, tak jak sprawdzałem. Musiałem sprawdzić, czy mam wszystko dobrze podłączone. Znowu ciemności egipskie. No słuchajcie, Butterfielda właśnie nie mogłem nagrać, bo coś jest nie tak akurat u mnie na tym, na Originie, także nie mogę dla was chwilowo nagrać go. Ale to nic, nic straconego. Będziecie mieli chociaż horrorek, drugą część w tym tygodniu, także im szybciej przejdziemy, tym przejdziemy do nowszego horrorku. Jeśli macie jakiś ciekawy, to proponujcie. Jeśli nie, to sam coś znajdę. No, planuję też coś fajnego. No, trochę jedzie po umyśle. Filmik. Dobra, słuchajcie, ja tak myślę o grze na przykład The Next Big Thing, czyli to jest taka gra bardziej detektywistyczna, pójdzie podejrzewam na każdy komputer. Nie lubię strategii, bo bym zagrał w Supreme Commander Forget Alliance, którego tu mam, jak widzicie, o ile dobrze widzicie. I właśnie nie wiem jeszcze, co zagram później, ale dobra. Strategię się nie bawmy. Mamy baseballa, ciemności. Słuchajcie, zapomniałem włączyć. Już się znowu zagram. Teraz wszystko sprawdzam, żeby mieć jakiś ten... no wiecie. Jak to się nazywa? No. Ten. Co my mieliśmy zbierać? Projekt. Chyba projekty, wiecie? Dobra. Wycinek z gazety. Tu jakaś koperta leży, a ja... A, to ten wycinek podejrzewam. Coś będzie? Oczywiście. Tym razem ucieknę. Jak dziwnie skoczył. Dobra. Wiecie co? Ja wracam mimo wszystko. Schody. Dobra, już jesteśmy trochę dalej niż wcześniej. Słuchajcie. Podładujmy życie. Czy trochę. Dobra. Mamy puzelki? Nie, ale mam szkła. Chyba. Czekajcie, coś tu jest napisane. Albo mi się... Coś mówiło o cieniach, ale... Uwa. Czemu musi być tak ciemno? Znowu te dźwięki słyszę. Mam nadzieję, że nie będzie takiej hały jak wcześniej, bo wcześniej to była hała jak nic. Dobrze było. Mamy to. Znowu. Nie mam projektu. Widzicie, musiałem coś przeoczyć. Co? Schematy szukamy właśnie. W zakładzie psychiatrycznym ukrył, napisał. Także nam trochę co podpowiada, tak jakby. Psychopata, który nam... Bezpiecznik. To się może przydać. Psychopata, który nam podpowiada. Czy to dobrze? No może i dobrze. Nie mam zamiaru tutaj wracać. Wracać, żeby tylko zrobić schemat. Nie lubię takiej rzeczy. Coś słyszę. Coś słyszałem. Beski tu ludzie. Telewizory. Czyli najpewniej będzie nam potrzebny klucz. Chociaż...
Zdecydowanie. Dobra, trzeba zawalić. Zamknięte, oczywiście. Skrzydło podałem. Wyłączmy to. Tu jest zajebisty motyw, że można się skradać, wiecie? Łącznik, mamy łącznik, jest potrzebny, dobra. Skradajmy się po cichaczu. Ja kogoś słyszę. Zdecydowanie kogoś słyszę. Koło z zębatem mogą się nam tutaj przydać, ale mamy kij, także mieć kij na kij bez sensu. Dobra, tu wszystko puste. Leki. Nie, chyba mam jedną strzykawę, to powinno wystarczyć. No i słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze jakieś schody. Z badania. To musimy ten bezpiecznik, łącznik znaczy umieścić. Chyba, że musimy łącznik umieścić, żeby się tam dostać, ale to by było zbyt rzeźby aniołów. Słyszę kogoś. Nic mnie nie zrobi, stary. Dopóki cię nie wypuszczę. Dobra, no musimy go wypuścić najpewniej spalniczkę. I no i załatwić, no proste. Gra o przetrwanie. Łącznik, dobra. Holy fuck! Czy wy to widzicie? To mnie już tak nie bawi. Chujówka. No ludzie, myślałem, że będzie lepiej. Chociaż nie jest źle. Mamy jeszcze tu. Coraz gorzej się robi. No to bardzo mnie to cieszy. Mamy to? One by one, dobra. Rozumiem, że mam go zabić mimo wszystko i drzwi otwierać po kolei. Mam nadzieję, że się nie zamknął i coś nie wybuchnie. To by było bardzo niemiłe. Tam jest ciemność. Dobra. Czekajcie. Na rzeźbę nawet. Kolejna. Mam nadzieję, że jak wszystko otworzę, to po prostu otworzę automatycznie tamte jakieś jakoś, bo tam nie potrzeba akurat klucza wyjątkowo. On nas musi wpuścić, także czegoś od nas wymaga. Najpewniej zabicia tego gościa. Cóż. Może wcale nie. O kurwa, dwóch jest. Dobra, blokuj. Dwójka. Trójka. Jedynka. Widzieliście? Kontra. O, załatwiłem. Leki. No i super, mamy kija. Jak zwykle ciemności. Ściany nie można przebić? Nie. Tam trochę nie zwracałem uwagi. No git, biegniemy dalej. Został facet z kijem, z kolcami. Wiem, że tam jesteś. Nie wiem, czy wchodzić. Może poczekam na niego. Dobra, moja kolej. Kurwa, spróbowałem. Załatwił mnie. Nie wierzę w to. Mam nadzieję, że daleko mnie nie wyjebało.
Kurde. No nie wierzę, no. Co jest? Klawisz nacisnąłem? Dobra. Wszystko jest? Wszystko. Kurwa mać. Znowu te łączniki. Był, był. Nie, nie było. Może i był. Był tutaj. Dobra, słuchajcie. O. Pieprzyć tam to, bo tam nic nie ma. Pobiegniemy od razu do tego ostatniego, bo zdaje mi się, że. O, łączniki się zmieniły, jak widzicie. Zdaje mi się, że to o to właśnie chodzi. Żeby tam pobiec i coś zrobić. Kurwa, dwa łączniki tylko. Jest małe utrudnienie, jak widzicie, także. Nie ma łatwo. Lipton. Dupa, to jest nierealne. No fucking way. Nie ma kurwa szans. Może i są, słuchajcie, może i są. Oczywiście, że są. Zawsze są szanse. Ha! Mistrz łączników, kurwa, do mnie mówcie. Zajebiście. Słuchajcie, od razu biegniemy do tego gościa z kijem. Kolczastym oczywiście. Spróbujemy go tak załatwić. Jest utrudnienie i ułatwienie, widzę. Nie! Tym razem nie dam rady w ten sposób. Pięknie! Jeszcze raz. Oj, z kija zostały drzazgi niestety. Tankuj. No nie, życia brak. Ale słuchajcie, no tu musi być jakieś coś, nie wiem. Nie, ja... Czekajcie. Jakieś plany, coś. Jak zakłady, kurde. Kto przeżyje, kto nie. Dobra. Chyba muszę jednak wszystkie otworzyć, czyli muszę być przygotowany na jeszcze jedną walkę. Bodajże tutaj. Dokładnie. Jaki klucz? Ja nie mam klucza, stary. A nie, mam jakiś klucz. Trójka! Jeden. A w życiu, widzieliście to? Jeb. Mózg na wierzchu. Nie ma leków. Słuchajcie, może te figurki trzeba rozpierdolić? Coś mi tu się nie podoba, wiecie. Kolejne drzwi otwieram. Otwieraj. Jeszcze te otworzę. Chociaż nie będę do nich wcale zaglądał. Tak? O co chodziło? No słuchajcie, mój kolega dał mi tutaj podpowiedź, bo mu pożyczyłem tą grę akurat. Żeby sobie sprawdził swoje siły w niej. Jak najbardziej tą grę można wielokrotnie użyć. Słuchajcie, tę grę śmiało kupicie na Allegro lub... na Allegro, no. Nigdzie indziej lepiej nie szukajcie, bo nie znajdziecie. Graficznie ona nie potrzebuje wielkich wymagań. No słuchajcie, no... Mam nadzieję, że... Że kurwa zamknięta. Jak podchodziłem do tamtych drzwi, no to słyszałem jakby takie pykanie lekkie, ale... Mogę się mylić. Nie, nie bawimy się w to. Wziąłem te opatrunki? No, nie wziąłem. No słuchajcie, no nie mam bladego pojęcia, co mam zrobić. To jest wszystko już niby wykonane. Dobra,
pod backspace'em macie podpowiedź. Czyli mapę z podpowiedzią. Znajdź klucz od upadłego anioła. Upadłego anioła. To dużo wyjaśnia, bo mamy tu... Mieliśmy tu gdzieś tego upadłego anioła. Czyli może naprawdę muszę figurkę rozwalić. Lub tam, gdzie jest anioł. Nie? Nichuja. Słuchajcie, trzeba kurwa wszystko teraz przeszukać, ale to będzie lipne, ludzie, masakra. Znajdź klucz. Mało podpowiedź. No rozwal to. Nichuja mi idzie. Dobra, aniołów nie ma co brać? Jak jest coś w ogóle, nie zapomnieć kogoś, zapomniałem. O, takie miejscowe, właśnie o to chodziło. To też może być trochę lepsze. Palić możecie do siebie. Nichuja. Pobawimy się z zapalniczką jednak, bo to daje trochę więcej światła, tak mi się wydaje. Może urny? Tak, napierdalaj w urny. Mądre to? I chuja. A może te urny? A może nie? Na nią nam dużo nie wskazuje, nie pokazuje nam bynajmniej miejsce, gdzie mamy iść. Nie, ten anioł nie jest dobry. Mam cztery klatki, cztery możliwości i w każdej jest możliwość ukrycia klucza. Także słuchajcie, tutaj chyba nie wchodziłem. Ale tego stołu roboczego nie da się przeszukać. Także to jest lipa. Ostatnie drzwi. Trumna. Muszę wam powiedzieć, że jest mały wątek grozy, trochę psychodelizmu, taki jakby, teraz to lepiej widzę chociaż. No słuchajcie, chujnia z pototajną, ja nic nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz. Ja jestem, tu jestem. Mam przejść przez te drzwi, później jakby, dobra. Spokojnie. Przejść przez te drzwi. I jakby... Co? Jakby tutaj. Zgadza się? No tu niby jest mój cel, ale... Voice acting? Angel! Fallen! Angel! Angel! Wings! 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 Skrzydła. Anioł, skrzydła. To może być podpowiedź. Bić anioła w skrzydła? Dobra, głupie. Ale chuj. Anioł ze skrzydłami. Dobra, ten ma, nie ma skrzydeł. Ten ma skrzydła. Mogę go jebnąć w skrzydła? Dobra. Nie, nie o to chodzi. Jeśli to leży na podłodze, to jest... Przepraszam? Halo? Czy nie? Może bez skrzydeł? Zaraz luknijmy na kolejne... Ma skrzydło. Jest tylko jeden bez skrzydeł, także on się różni od wszystkich innych. Także słuchajcie, tu musi być ten kurwa kiprzony klucz. On wskazuje na podłogę. No to fajnie, tylko że... Nic nie widzę. Anioł. Wow! Widzieliście to? Jednak. Anioł bez skrzydeł. Pamiętajcie, anioł bez skrzydeł. Bez skrzydeł to jest odpowiedź.
Nie widać, żeby jej groziło zbytnie niebezpieczeństwo, także... Także mamy czas. Dead. Living. Puzelki. No fucking way, żebym tu wszedł. No i niestety muszę iść. Notarki nie wziąłem. No w dupę. Co? Co on robi? Co on ma? Mistrzu, co masz na ręku? Proszę cię, nie bij mnie tym. Fuck, mam nadzieję, że... Kurwa, muszę się z nim zmierzyć, no to nie jest dobrze. Ale przeszukajmy wszystko. No i prawie boom. Boom, headshot. Bezpieczny, dobra. Otwórz. Dobra, mogę się zastawić przed nim, ale... Puści ten przycisk i boom, mówi. Kurwa, musi trzymać przycisk. No, lipa jest. Lipa jest lekka. Chyba wiem, o co chodzi, wiecie? Mniej więcej. Mniej więcej to ja kurwa nie... Nie, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Muszę otworzyć mu drzwi, przebiec szybko tam, wziąć bezpiecznik, zamontować go, otworzyć mu drzwi, żeby go... No. Nie jestem szybki w takich krach. Także... Dobra, wiem. Chciałbym to pominąć, ale niestety, sorry, nie mogę. Muszę tak zrobić, żeby go zabiło. Także po kolei może najpierw sobie otwórzmy drzwi, żebyśmy w miarę zdążyli spierniczyć. Słuchajcie, bezpiecznik mamy, ale nie montujemy. Zamknij twarz. Otworzymy sobie tu drzwi. Nie montujemy na razie, otwieramy na razie te drzwi. Odblokowujemy ze sobą. I słuchajcie, musimy się teraz delikutacznie zastawić, czyli tak, o, tutaj zamknąć. Tu uzbroimy nawet pułapkę, wiecie, tylko nie wiem, czy ja mogę. Nie bardzo, ale zasuniemy przecież. Dobra, załatwię go dla was i kończę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, że dwa dni w tygodniu macie akurat no, piłę. Mam nadzieję właśnie, że wam nie przeszkadza. No niestety problemy techniczne, tak jak mówię. Spierdziałaj! Go. Spiecznik. Nie, nie zamykaj, co ty odpierdalasz? Montuj! Spaliło skurwiela. Fajnie. Zwłoki przez drzwi z boda. Jak widzicie, dobrze wypieczony. Aż za dobrze. Słuchajcie, jeszcze kawałeczek. Punkt kontrolny musi być. Wiecie, nie chce mi się zapierdzielać z nieznanego punktu. Ciemność. Widzę ciemność. Zamknięcie. To można otworzyć. Nie. Proszę mi tutaj nie robić prądów. O wiele łatwiejsze, słuchajcie. To odpierdzielam. Mamy to. Dziękuję za uwagę. Mamy punkt kontrolny, słuchajcie. Także od tej drabinki zaczniemy dalej.
Także dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, komentujcie, piszcie, oceniajcie przede wszystkim. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, na razie i cześć.